Siemka, Mania z tej strony, witam was gorąco. Mam tu dla was przygotowane cztery pytania. Tak więc zaczynamy. Pierwsze z nich. Kiedy była twoja pierwsza impreza i jak ona przebiegała? Moja pierwsza impreza była gdzieś około 1,5 roku temu w Czarżach, niedaleko Kokocka, gdzieś około 40 ponad kilometrów ode mnie. Impreza bardzo fajna, jak najbardziej udana, miłe towarzystwo, wszystko fajnie. Zaczynałem się około 18, kończyłem coś po trzeciej. Także bardzo fajna imprezka, jak najbardziej. Drugie pytanie to jest, czy mam jakieś zainteresowania oprócz muzyki? Oprócz muzyki najbardziej interesuję się sportem. Kibicuję każdej dziedzinie, czy to piłce nożnej, czy skokom, czy ręcznej, koszykówce, siatkówce i tak dalej. Sport to jest moja taka druga dziedzina, w której się interesuję. Gram i w ogóle. No to trzecie pytanie, przedostatnie, jest związane z radiami internetowymi. Od kiedy grałem w radiach internetowych? Jak to wyglądało? Moja przygoda w radiach zaczęła się gdzieś 3 lata temu w radiach internetowych. Debiutowałem w radiu internetowym discoplaneta.eu. Potem miałem parę innych radii przejściowych, aż w maju zeszłym roku, ponad rok temu w maju, zacząłem grać w pulsati.fm, w najsłynniejszym radiu w internecie. I tam grałem gdzieś niecały rok, pół roku chyba. Tak więc było bardzo fajnie. I może właśnie już niedługo zobaczymy znowu na internecie, w radiu internetowym w pulsati, gdzie myślę coś na powrocie. Tak, że będzie można mnie usłyszeć nie tylko na imprezkach, ale i w tygodniu w internecie. Myślę, że tak o godzinie 18 w środę będzie moja audycja. Także wypatrujcie mojego Facebooka, szukajcie DJ Malina na Facebooku. Tam będzie oczywiście wszystkie informacje dotyczące imprez, czy gram w radiu, czy coś takiego. Ostatnie pytanie, takie żartobliwe od Radka. Czy kiedy napiłem się pierwszy raz alkoholu? Także ogólnie nie pamiętam, mam się gdzieś tak 10 lat temu, to było na pewno. Tak więc Radziu, pozdrawiam Cię gorąco. To by było na tyle. Zaglądajcie na mojego Facebooka na djmalina.pl. Tak więc do usłyszenia, do zobaczenia na imprezkach. Cześć, trzymajcie się.